Cześć wszystkim, z tej strony Pio. Ja będę się streszczał, nie będę wam zajmował za dużo czasu, bo powiem wam wszystko w wielkim skrócie. Tak więc oglądacie czwarty już odcinek Containment Breach, czyli historii Waltera, młodszego naukowca, który stara się uciec z placówki, w której doszło do wyłomu, ale tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzyło. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to radzę wam obejrzeć pierwsze trzy odcinki. Tam dowiecie się większości rzeczy. Włącznie z tym, jak Walter spotkał dziwnego członka klasy D, Rafała, który również jak on stara się uciec. Jednak o co tutaj wszystko chodzi? Walter zdaje się zauważać dziwne déjà vu co godzinę. W lewym dolnym rogu macie konkretną godzinę. Jest ona tutaj bardzo ważna i odgrywa dość dużą rolę. Tak samo jak wszystkie przedmioty, które zbiera Walter. W ostatnim odcinku, powiedzmy, zaprzyjaźnił się z SCP-079, który ni stąd, ni zowąd pojawił się w polskiej placówce. A teraz stara się przekonać Waltera, żeby oddał mu całe panowanie nad placówką. Czy to zrobi? Tego nie wiadomo. Pamiętajcie, że Walter ma w zanadrzu jeszcze zagłuszacze, czyli zrobione z krótkofalówek urządzenia, które mogą zagłuszyć SCP-079. No, ale koniec wstępów. Mam nadzieję, że opłacało się czekać i że zostaniecie na dłużej. A teraz zapraszam do oglądania. Jakoś tak to wszystko wydaje się być bardziej puste niż wcześniej. Nie stwierdzam obecności żadnych innych ludzi w okolicy. A w oddali? Nie. Czy gdziekolwiek, kiedykolwiek widziałeś tu ludzi? Strażników. Tylko? Potwierdzenie. W ogóle, jak tu trafiłeś? W końcu to polska placówka i w ogóle. Chodzi mi o to, że pojawiłeś się tak nagle. Halo? Polska placówka. No tak, a co? Ignorowanie. Och, super. Może ucieszę cię chociaż fakt, że udało mi się dotrzeć na miejsce. Halo? Och, super. Słuchaj, nie wiem co tu się dzieje, tu jest takie okienko na całe pomieszczenie i naprawdę mi się to nie podoba. Z tego co zdążyłem zauważyć, stoi tam trzech gości w maskach przeciwgazowych, a pięciu czy sześciu leży sobie spokojnie na ziemi. Nie zrozum mnie źle, mogliśmy się tego spodziewać, ale oni tam po prostu stoją jak jacyś idioci. Ich kumple nie żyją, a oni... Dobra, okej, nieważne. Chodzi mi o to, że polegliśmy, musisz wymyślić coś innego. Słyszysz mnie? No i co ty na to? Obliczam. Co ty do cholery teraz obliczasz? Jestem tuż pod pokojem. Kłócam pod małym okienkiem, żeby mnie tylko nie zauważyli, ale znając, że cię już od dawna słyszą, jak to do ciebie szepcze. Skrzynka niedaleko. Jaka skrzynka? Zewnętrzna ściana centrum dowodzenia. Skrzynka. Podłączę się tam. Nie mówisz tak od razu? Nie robiłbym tyle zamieszania z toksynami. Mamy magiczną skrzyneczkę elektryczności. Poza tym, co ty niby teraz obliczasz? Prawdopodobieństwo twojej śmierci. Czekaj, co? Zakradnij się do skrzynki. Uruchom alarm z obu stron pomieszczenia. Wyruszy po jednym strażniku plus jeden dodatkowo wraz z jednym z nich. Okrążysz pokój dowodzenia od prawej strony, przechodząc przez korytarz, wejdziesz do słówka. Odczekasz 10 sekund, aż przejdą obok ciebie. Wybiegniesz szybko ze słówka i wejdziesz do pomieszczenia. Zablokujesz drzwi i dasz mi dostęp do całej reszty budynku. Przeniosę się do rozgłośni radiowej. A stamtąd zostanę wysłany na zewnątrz. To brzmi jak plan. A jakie jest prawdopodobieństwo, że wtedy umrę? Ignorowanie. Oh, super. To do dzieła. Mogę albo próbować znaleźć odpowiedni kabelek odpowiadający za alarm. Albo po prostu wyrwać wszystkie.
Za cokolwiek odpowiadają, i tak mamy w miarę ciemno, więc nic więcej nie schrzanie. Gdyby 079 miał dostęp do tej części placówki, byłoby o niebo łatwiej. Gdyby miał dostęp do tej części placówki, to dawno bym nie żył. A on byłby na wolności. O cholera. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć! Tak, 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 tak! Uhu! Okej. To słuchaj, to jakie były szanse na moją śmierć? 80%. O kurde. Dzięki za ostrzeżenie, no, słuchaj. Ej, słuchaj, co mam zrobić z tymi strażnikami na zewnątrz? Twój problem. Super. Powiedz lepiej, którym przewodem mam teraz dać drogę wolną do ośrodka. I w ogóle. Panel sterowania, blokady, to oczywiste. Pokój jest odcięty od reszty ośrodka prócz wentylacji. Użyj karty do wstępu, żeby autoryzować odblokowanie. Okej, tak jest, panie kapitanie. Błagam, aby to zadziałało. Okej. Plan. Gotowy? Zaraz ci to wszystko udostępnię. Gotowość. Okay. Trzy... Dwa... Jeden! Walter prędko odblokował dostęp do pokoju, jedynie po to, aby tuż po chwili go odciąć od reszty ośrodka. Chciał zamknąć SCP-079. Nie mógł pozwolić mu na ucieczkę. Nie miał pojęcia, co mógł w ten sposób osiągnąć. Mógł jedynie rozjuszyć sztuczną inteligencję, co skutkowałoby jego niechybną śmiercią, jeśli obiekt nadal miał dostęp do niektórych śmiercionośnych zabezpieczeń. Inną opcją było unieszkodliwienie SCP. Powiedzmy po prostu, że szanse na niepowodzenie równały się 80%. Coś ty narobił. Czemu nie mogę wejść? Czemu jestem odcięty? Przykro mi. Nie mogę ci pozwolić na ucieczkę. To koniec. Zamykam cię tutaj, w tym małym pokoiku. Nie będziesz miał dostępu do niczego. Prawdę. To ośrodek był odcięty od centrum dowodzenia, a nie centrum dowodzenia od ośrodka. Chciałeś trzymać mnie w zamknięciu. Teraz przepłacisz za to śmiercią. Czekaj, co? Jak to? Co to ma znaczyć? Niestety maski przeciwgazowe się skończyły. Ja już zmykam. Obawiam się, iż nie zobaczymy się zbyt prędko. Mężczyzna działał szybko. Chwycił się ostatniej deski ratunku, jaką posiadał. Złapał za zakłuszacz i skręcił go do maksimum. Pomieszczenie wypełnił nieprzyjemny pisk, a światła zaczęły migotać. Maszyneria zwariowała. Walter zamknął oczy, zatkał uszy i z bólu skulił się na ziemi. Zgodnie z przypuszczeniami, wszystkie drogi ucieczki dla SCP zostały zamknięte, a samo on pozbawiony mocy. Krótkofalówka wybuchła, nie mogąc znieść ładunku, którym została potraktowana. Nastała cisza. Walter wstał powoli, próbując otrząsnąć się i zrozumieć, co właśnie się wydarzyło. SCP-079 najprawdopodobniej uciekł. Istniała jednak szansa, że przeciążenie po prostu go zniszczyło. Naukowiec sam teraz nie wiedział, która opcja była gorsza. Oparł się o blat panelu z przeróżnymi diodami i kontrolkami i westchnął. Najprawdopodobniej pozbawił się właśnie dostępu do całego ośrodka. Cała elektronika poszła w diabli. Mimo, że światło wróciło, to stan całej reszty nadal był niepewny. Mężczyzna powstrzymał odrych wymiotny i skupił się na swoich własnych myślach. Nie na długo. Ej, Walter! Walter, słyszysz mnie? Rafał? To ty? Gdzie ty byłeś ten cały czas?
Co się działo? Słuchaj, o to samo mogę zapytać ja. Naprawdę. Od kiedy wszedłeś do tych biur, zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Jakieś dziwne déjà vu. Znowu. Chrzanić twoje déjà vu. Czy ty wiesz, co się stało? Nie do końca. No oprócz tego, że pewnie zjarałeś całkowicie tego dziwnego typka, jak próbował się przedostać przez sieć, to na pewno to, że teraz praktycznie każde drzwi są dla nas otworem. Znaczy się, te mniej zabezpieczone, do wyjścia nadal potrzeba kodu. A do mojej drzwi potrzeba karty. No, nadal. Sprawdziłem. Ale grunt, że cała reszta powinna być otwarta. A co ze strażnikami? Tymi, co tu się kręcili? Widzisz ich gdzieś na kamerach? Nie. Zdaje się, że zniknęli. Stracili mi z oczu, gdy wyszli na te dziwne, kręte schody prowadzące na górę. Kręte schody? Was nigdy nie było żadnych krętych schodów. Kij ze schodami. Człowieku, słuchaj. Jakbyś ty widział, co widziałem wcześniej na tych kamerach. Jeszcze w administracji. Próbowałem cię ostrzec. Wołałem coś siły do mikrofonu, ale... Najwidoczniej 079 już wtedy dostał się do zasilania, bo nic nie słyszałeś. Tak. Czekał, aż znajdę się w strefie, z której nie będzie można nas podsłuchiwać. Wiedział, że to kwestia czasu. On miał go dość dużo. Ale przed czym chciałeś mnie ostrzec? Przed tym staruchem, co za tobą cały czas stał. On mnie tak... Nie wiem. To było dziwne. Na początku spojrzał się centralnie w kamerę, a potem na ciebie. Gapił, dopóki nie wziąłeś tej karty. Chłopie, myślałem, że on cię zeżre. Wygląda jakby sam dopiero co z rzeźni. Starszy człowiek, mówisz? Cholera go wie, ale nie wyglądał przyjaźnie. Rozumiem. Próbowałem cię ostrzec, ale ten cały krzyki w ogóle... Jene, strasznie dużo się ostatnio dzieje. No ba! A teraz szybko zostawaj do mnie, uciekajmy stąd, idźmy tak blisko! Okej, rozumiem. To już koniec i w ogóle... Błagam, nie krzycz tak, bo mi jeszcze głowa boli po tym wszystkim. Sorry, będę trochę ciszej. W sumie nie wiem, kto może zostać. Rafał? Wyczuwam nosiciela zaraza. Okej. Chyba mamy problem.